Katarzyna Siwczyk, dzień dobry, witam w programie Kobieta ze Śląska i Męski Punkt Widzenia. Dzisiaj w programie senator Marek Plura, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać o tym, czy wolno rozmawiać głośno, czy to nadal temat tabu, rozmawianie o niepełnosprawności w Polsce. O, na pewno to już nie jest temat tabu, przynajmniej nie w takim stopniu, jak wtedy, kiedy ja dorastałem, czyli w latach 80. No, były takie czasy, podkreślam to z radością, dawno temu, kiedy niepełnosprawność w Polsce praktycznie nie istniała, ale tylko z tego powodu, że była poukrywana gdzieś w domach. Wszystko było specjalne, szkoły specjalne, zakłady pracy specjalne, no tak, żeby nie psuć wizerunku zdrowej i pięknej socjalistycznej ojczyzny. Ale na szczęście te czasy się skończyły, zaczęły się czasy dobre dla ludzi aktywnych. No tyle tylko, że aktywność osób z niepełnosprawnościami musiała się wtedy zderzyć z wieloma, wieloma barierami, które napotykaliśmy praktycznie na każdym kroku, bo świat nie był przygotowany na osoby choćby takie jak ja. Na szczęście te bariery udało się pokonać. Osoby z niepełnosprawnościami różnego rodzaju są widoczne w codziennym życiu, w życiu publicznym, pełnią różne role, co najważniejsze, także te społeczne i inne. I dlatego temat niepełnosprawności nie jest już tematem tabu, chociaż tak naprawdę nigdy nie łatwo się o tym mówi. Kiedy pan jako mężczyzna zaakceptował tę niepełnosprawność? O, no pewnie wbrew pozorom, z jakichś powodów mogę powiedzieć, że było mi o tyle łatwiej niż niektórym innym chłopakom, mężczyznom, że ja z moją niepełnosprawnością urodziłem się. Nie znałem jakby świata, w którym mogłem chodzić, biegać, spełniać się na boisku chociażby. Natomiast oczywiście dużo trudniej jest wtedy, kiedy niepełnosprawność przychodzi nagle z powodu wypadku, choroby i odbiera to wszystko, czym żyło się do tej pory. Czyli właśnie bieganiem, graniem w futbol, czy jeżdżeniem na motorach. Ja zrozumiałem też na szczęście równolegle, że życie jest fajne, no nie tylko wtedy, kiedy się skacze i tańczy, ale też wtedy, kiedy można z kimś porozmawiać tak od serca, albo poszperać w różnych ciekawostkach, jakie niesie z sobą świat, życie, przyroda, nauka. Mój świat dosyć mocno zamknięty w czasie dorastania aż do wieku studenckiego, zamknięty, ponieważ uczyłem się w domu, nauczyciele przychodzili do mnie, no był bardziej otwarty właśnie w tą stronę. Wtedy nie było jeszcze internetu, no były takie czasy, pani ich nie zna, więc tym przysłowiowym oknem na świat była telewizja, książka i dla mnie przede wszystkim fajni nauczyciele, ale już w wieku 15 lat dzięki inicjatywie, pomysłowości księdza Krzysztofa Bąka zaczęły się moje spotkania z rówieśnikami, dlatego że ksiądz Krzysztof organizował nam w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, dziś byśmy to nazwali obozy integracyjne, rodzaj młodzieżowych rekolekcji, gdzie spotykali się rówieśnicy, ci mniej sprawni i ci bardziej sprawni, pełnosprawni. Oni byli naszymi opiekunami, oni nas wspierali, no i stąd też te kontakty potem przeradzały się, nie tylko w spotkania wakacyjne, ale też codzienne. I tam podczas takich obozów, podczas takich spotkań z rówieśnikami zaczął pan już też dostrzegać to, że no, zdrowie jest jakie jest i trzeba będzie już nauczyć się z tym żyć. Czy to przyszło wcześniej? Myślę, że wtedy doceniłem, że mam jednak coś do przekazania innym. Że nie zawsze można być kimś oczekiwanym, akceptowanym,
wtedy, kiedy dobrze się broni na bramce albo wspina z innymi po skałkach, ale też wtedy, kiedy można właśnie usiąść, pogadać, kiedy jest o czym porozmawiać. To chyba też dodało mi trochę wiary w siebie takiej właśnie z męskiego punktu widzenia, bo przyznaję, że na ogół koleżanek miałem więcej niż kolegów. Sam zahaczył Pan o ten temat. To taka ciekawa dla mnie i pewnie warto to o tym mówić też, żeby i kobiety, i mężczyźni tak samo wiedzieli, że no, osoby niepełnosprawne też mają prawo do tego, żeby się wiązać, żeby wchodzić w relacje damsko-męskie. I moje pytanie, jak długo Pan zabiegał o żonę? No, nasza relacja budowała się parę lat. To z tym zabieganiem to chyba byłoby za duże uproszczenie. My spotykaliśmy się w różnych działaniach, bo wtedy, kiedy ja pozwoliłem wreszcie rodzicom żyć ich życiem, czyli mówiąc inaczej, opuściłem dom rodzinny i zamieszkałem w domu pomocy po to, żeby móc też studiować. Pochodzę spod Raciborza, studiowałem w Katowicach. To moje wyjście z domu przyniosło wiele różnych działań, troszkę artystycznych na początku, potem bardziej społecznych. Zakładałem różne organizacje w latach 90. Moja żona Ewa była wolontariuszką, nie kojarzę się w tych organizacjach, ale właśnie te działania nas spotykały coraz częściej i coraz bliżej było nam do siebie, chociaż przyznaję, że w tamtych czasach połowa lat 90., pierwsza połowa, taki związek budził jeszcze bardzo, bardzo wiele obaw i zastrzeżeń wśród znajomych, ale także może nawet przede wszystkim wśród rodziców, którzy no, nie mieli tego w swojej wyobraźni, że może z tego być coś, co zaowocuje stabilnym życiem, małżeństwem, rodziną, rodzicielstwem być może. Ale to powoli też przekonywaliśmy ich do tego, że dajemy radę. Tylko oczywiście trwało to dosyć długo, no 7-8 lat. Dzisiaj z perspektywy czasu uważa Pan, że jest już prościej mówić o tych relacjach, właśnie o takich związkach jak Wasz? Myślę, że zdecydowanie. Choćby dlatego, że no, dzisiaj ja już jestem w wieku moich rodziców z tamtego czasu i reprezentuję to pokolenie wczesnych seniorów. I to oznacza, że za nami, a właściwie przed nami, ci młodsi mają już o wiele, wiele więcej dobrych doświadczeń. Poza tym świat barier, o którym wspominałem, dzisiaj wygląda na szczęście już zupełnie inaczej. O wiele łatwiej można znaleźć dobrą edukację, wykształcenie, które bardzo pomaga także w znalezieniu dobrej pracy. Dobrej, bo przynoszącej satysfakcję, ale też dobrej finansowo, co jest bardzo ważne. Dodaje odwagi do budowania trwałych związków, do zakładania rodziny. Dzisiaj mamy możliwość spotykania się przez internet. To też bardzo ważne i często pomaga w zrobieniu tego pierwszego kroku poza swoje lęki, poza ograniczenia, których się obawiamy. Wiele jest różnych możliwości, ale co najważniejsze, zmienił się bardzo ten stereotyp społeczny. Ja mam wrażenie, i bardzo dobre wrażenie, że ogólnie wręcz oczekujemy normalności od osób z niepełnosprawnościami. My oczekujemy tej normalności, ale łatwo jest się przyznać właśnie na początku budowania jakiejś relacji, że ma się jakiś kłopot ze zdrowiem, czy no tutaj jest się osobą niepełnosprawną i trzeba to powiedzieć od razu na początku znajomości. Czy to ułatwia, czy utrudnia wręcz? No jasne, nie ma kłopotu, bo to po prostu widać. Mhm. Natomiast oczywiście no, żyjemy też w świecie, w którym zaskakują nas różne schorzenia, dysfunkcje, dokuczliwe, choć nie zawsze widoczne na
pierwszy rzut oka. I ja myślę, że tutaj najważniejsza jest ta własna dojrzałość. To, na ile ja jestem w stanie zrozumieć, że owszem, jestem inny, ale nie gorszy. Zapytam jeszcze o to kobiecość i męskość, bo często się mówi, że mężczyzna to powinien być taki i taki, a kobieta taka i taka. Pan się z tym zgadza? Czy są jakieś atrybuty męskości czy kobiecości? No, myślę, że tak, bo tak widzę nasze z żoną, sobą, małżeństwo. Jesteśmy inni jako mężczyzna i kobieta i to nas cieszy bardzo chyba. I to też powoduje, że to życie jest barwniejsze. To dla mnie są zawsze każdego dnia spotkania dwóch różnych światów, co bywa czasem zabawne, ale zawsze jakoś to jest dla nas naturalne, normalne, dobre. Ale oczywiście ja nikomu nie ośmieliłbym się wyznaczać tych granic i tych stereotypów, w których mieści się kobiecość i męskość. Myślę, że każdy to czuje inaczej, każdy ma inne doświadczenia i najlepiej według mnie realizować swoją kobiecość i swoją męskość w taki sposób, który jest naturalny dla nas. Tylko będąc kimś naturalnym można odnaleźć tą drugą połowę. Zapytam jeszcze o tę kobiecość, żeby temat mi nie uciekł, ale pan jest inicjatorem takiego konkursu Lady D, tak? Dama z niepełnosprawnością. Czemu ma służyć taka inicjatywa? Dawno temu, już prawie 20 lat, pomyślałem sobie, że no, bywa tak, że niepełnosprawność powoduje wiele różnych dodatkowych wyzwań w życiu, ale wtedy, kiedy dotyczy ona kobiety, to tych wyzwań jest chyba jeszcze więcej. Tak przynajmniej wtedy i dalej dziś mówi mi doświadczenie, również to psychologiczne. Mężczyzna, no, choćby z tego powodu, że nie oczekuje się od niego wielu tych, zwłaszcza dawniej uważanych za nieodzowne atrybutów, jak od kobiety, no, ma o tyle łatwiej, że nie musi aż tak bardzo dbać o urodę, o pewną, pewien styl życia, który jest utrudniony przez niepełnosprawność. Można być świetnym sportowcem, wyczynowcem, olimpijczykiem, pokazywać swój testosteron w różnych formach. Kobietom na ogół bywa trudniej z odnalezieniem się w takich rolach społecznych, które dotyczą kobiecości. Stąd też, żeby wspierać wszystkie panie, nie tylko niepełnosprawne, i utwierdzać w tym, że wartość leży wewnątrz nas i że można dzięki temu odnosić ogromne sukcesy wszędzie tam, gdzie przekroczyły barierę, jaka jest im postawiona przez niepełnosprawność, i pokonując tą barierę nauczyły się tego, że mają w sobie dużo wspaniałej, dobrej siły i przy tym tego przypisanego, no, jedynie kobiecie, tak przynajmniej uważam, jako mężczyzna, uroku. No i o edukację zahaczę, bo może to jest też problem, że ciągle te bariery widzimy. Czy mało się mówi w szkołach o tym, czy może warto by było pomyśleć o tym, żeby w każdej szkole były klasy integracyjne, w którym od początku mówimy, że jest niepełnosprawność wokół nas i z nami. Na pewno to jest ogromna wartość taka wychowawcza dla każdej szkoły. Ja to widzę na setkach, tysiącach wręcz przykładów. Zawsze tam, gdzie są rówieśnicy, którzy mogą pomóc temu słabszemu, tej słabszej koleżance, to uczy ich to właśnie tego, że pomaganie jest fajne, jest normalne. Z drugiej strony ci nieco słabsi, potrzebujący wsparcia rówieśników, też uczą się w naturalny sposób z tego wsparcia korzystać. Najbardziej prosty sposób o nie poprosić, czasem z pomocą dorosłych, nauczycieli,
zwłaszcza nauczyciela wspomagającego, te relacje też mogą być no, w pewien sposób pozytywnie kreowane i z nimi wychodzi się ze szkoły. To jest ta najlepsza szkoła. Ja zresztą no, marzę o tym, żeby w systemie edukacyjnym, w tej części, która przygotowuje do życia w rodzinie, do pełnienia roli rodzica, był też spory pakiet wiedzy na temat tego, że możemy być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. O tym się jeszcze nie mówi w systemie edukacji w ogóle prawie. Oczywiście to też zależy dużo od inwencji nauczyciela, który prowadzi te zajęcia, natomiast nie mamy tego w systemie, a bardzo szkoda, bo niepełnosprawność dziecka tak naprawdę oznacza też niepełnosprawność rodzica i całej rodziny. Zwłaszcza na początku, kiedy no, widzę rodziców, którzy zderzają się z tą ścianą, jaką przynosi im los i kompletnie nie wiedzą nie tylko co robić, ale po prostu jak z tym żyć. I wiele trzeba czasu i niepotrzebnych łez i straconych szans i tak dzieje się tam przez kilka pierwszych lat, kiedy ta niepełnosprawność dziecka się pojawia, zanim odnajdziemy stabilizację, zanim znajdziemy rozwiązanie, zanim uwierzymy w to, że nasze dziecko może jest inne, ale na pewno nie gorsze. Jak to rozumieć? Z jednej strony pomysł, potrzeba tego, żeby uczyć, że dzieci z niepełnosprawnością u każdego z nas w rodzinie mogą się pojawić. Z drugiej strony mocne apele na temat tego, żeby zmienić prawo aborcyjne. Jak pan się do tego odniesie? Ja chciałbym, żeby żadna kobieta nie odczuwała potrzeby dokonywania aborcji wtedy, kiedy dowiaduje się, że jej dziecko może być mocno niepełnosprawne. Chciałbym, bo dziś to już jest możliwe, żeby te sytuacje nie budziły lęku, żeby opieka nad nią, nad całą rodziną była naprawdę realna od tej chwili, od tej, w której ta niepełnosprawność, że tak powiem, się ujawnia. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, w których to nienarodzone dziecko nie ma szans przeżyć poza łonem matki nawet chwili, bo bywają aż tak tragiczne sytuacje i praktycznie no, ono żyje tylko dzięki temu, że nie jest na świecie. I tutaj nie jestem w stanie powiedzieć o tym, czy z góry można zakładać jakąkolwiek decyzję. Natomiast bardzo to dla mnie jest bolesne, kiedy słyszę, że rozpoznanie syndromu Downa ciągle jeszcze bywa też powodem, który no nie tylko tak szokuje mamę i jej bliskich, że myślą o aborcji, ale że wręcz bywa przez lekarzy niektórych tylko podawany jako no, dopuszczalny powód aborcji. No, w dzisiejszym świecie mi się to w głowie nie mieści i uważam, że te kwestie mogłyby być uregulowane bliżej osiągnięć nauki i bliżej naszemu postępowi cywilizacyjnemu. Ale trzeba bardzo dużo wypracować tych rozwiązań, które będą dostępne błyskawicznie, nawet wyprzedzająco. Być może jednym z nich jest właśnie edukacja. Edukacja o niepełnosprawności od najmłodszych lat. Bardzo dziękuję zatem za ważną rozmowę, za miłe spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych programów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.